znany wielu użytkownikom aut, a mianowicie są to piski wydobywające się podczas hamowania, czyli z okolic kół. Wielu ludzi z tym walczy. Musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że nie same klocki piszczą, a klocki wpadają w rezonans, czyli delikatne drgania, co powoduje dźwięk, który wydobywa nam się właśnie z okolic kół. Może on być spowodowany wieloma czynnikami i właśnie o tych czynnikach w dzisiejszym odcinku. Dobra, więc jeżeli w naszym aucie już się pojawi dźwięk, który niejednego użytkownika mógłby doprowadzić do wrzenia lub zagotować, musimy sobie uświadomić jedną rzecz, bo wielu ludzi pochopnie od razu leci do sklepu, kupuje nowe tarcze, nowe klocki, zakłada, a problem nie ustępuje. Generalnie musimy zwrócić uwagę, jakie klocki mamy założone. Ewentualnie, jeżeli zdecydujemy się wymieniać te klocki, bo na przykład będą się kończyć i to też może powodować, że taki, a nie inny dźwięk będzie wydobywał się z naszych kół. Musimy zwrócić uwagę na to, czy te klocki, przede wszystkim jakiej są jakości. Najtańsze klocki zazwyczaj, jak wiadomo, będą piszczeć ze względu na to, że są zrobione z takiego, a nie innego materiału. Cena mówi sama za siebie. Kolejna rzecz, fajnie by było, gdybyśmy kupili sobie klocki, które na rogach są po bokach po prostu ścięte. Lub jeżeli mamy w naszym aucie założone klocki i jest ich jeszcze dość sporo, możemy spróbować papierem ściernym o wysokiej gradacji sobie te klocki ściąć. Wziąć sobie papier 80, twardy klocek i spróbować je tak pod kątem delikatnie zeszlifować. Ja niestety nie mam tu żadnych klocków, żeby wam pokazać dla przykładu, no ale myślę, że wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Wtedy te klocki mają mniejszą skłonność, aby wpadać w wibracje. Prawda jest taka, że wtedy powierzchnia hamowania jest odrobinę mniejsza, ale takie klocki, które są zrobione na kant, są używane generalnie w motorsporcie i tym też charakteryzują się klocki niższej jakości. Kolejna rzecz, jaką musimy sprawdzić, to czy do kompletu są dodawane podkładki antywibracyjne. To są takie blaszki. Jeżeli nie ma, fajnie by było się w takie blaszki zaopatrzyć, na pewno będzie szło osobno kupić. Oraz czy z tyłu jest naklejona na klockach taka guma, która też zapobiega temu, aby klocek wpadał nam w wibrację. Jeszcze jedno słowo, jeżeli chodzi o właśnie te gumy, które są naklejone z tyłu na klockach hamulcowych, jeżeli ich nie ma, możemy podratować się, są takie specjalne pasty. To jest taka guma, coś a la silikon, ją się wyciska, potem montuje klocek po chwili i ma ona takie samo zadanie spełnić, jak i guma, która jest z tyłu naklejona. Dobra, jeżeli temat klocków już wyczerpaliśmy, teraz weźmy na tapetę tarczę. Generalnie tarcza też może powodować to, że nasze klocki będą wpadać w rezonans. Bardzo charakterystyczne, kiedy dojeżdżamy z małą prędkością na przykład do świateł, dohamowujemy i wtedy w tym ostatnim momencie hamowania zaczyna wydobywać się pisk. Wtedy może to sugerować, że nasza tarcza jest zużyta lub może być zbyt duży rant, który będzie tarł o część blaszaną klocka. Też może wydobywać nam się w tym momencie pisk oraz generalnie korozja tarczy. Czyli jeżeli nasza tarcza jest skorodowana oraz miejsce łączenia piasty z tarczą. Jeżeli te miejsce będziemy mieli skorodowane, nasza tarcza będzie zwichrowana, wtedy może prowadzić nam to do jakichś wibracji oraz pisków wydobywających się z okolic kół.
bardzo ważną też rzeczą jest to, aby montując nowe klocki, cały brud oraz wszystko to, co jest w naszych zaciskach, wszystko bardzo dobrze wyczyścić, sprawdzić, czy tłoczek chodzi bez jakichś problemów, ze względu na to, że jeżeli będziemy mieli z tym problem, prowadniczki nie będą wyczyszczone, nawet jeżeli widać na prowadniczkach jakąś korozję, można sobie to wziąć ładnie, przeszlifować papierem ściernym. Wtedy klocki nie będą równo, bez problemu chodziły, będą zużywały się częściowo, czyli na przykład przód klocka, tył klocka lub jedna strona może być bardziej wytarta, bardziej zużyta i to też generalnie może nam powodować piski. Więc zanim tak naprawdę zaczniemy cokolwiek wymieniać, wypadałoby rzucić koło, zobaczyć w jakim stanie jest nasza tarcza, w jakim stanie są nasze klocki, nawet wszystko ładnie wyczyścić, poskładać i zobaczyć, czy będzie nam to dalej piszczało, bo jeżeli wszystko wyczyścimy, klocki będą ładnie nam pracowały, będą równo starte przede wszystkim, no to tego problemu powinniśmy się pozbyć. Jeżeli się go nie pozbędziemy, wtedy musimy już szukać głębiej. No i przede wszystkim nierówno startych klocków nie wymieniajmy na nowe. To wiadomo chyba, o tym nie muszę mówić. Jeżeli klocki wydają się na w miarę dobre, wtedy możemy spróbować wszystko wyczyścić, poskładać, zobaczyć jaka będzie reakcja. Jeżeli problem nie ustąpi, wtedy jedźmy, kupmy porządnej jakości klocki, jeżeli tarcze jeszcze są w dobrej kondycji. Kupmy porządne klocki. Ja powiedziałem na początku, na co należy zwrócić uwagę, czyli wymieńmy sobie podkładki antywibracyjne, zadbajmy o to, aby te klocki były ścięte dobrej jakości oraz miały z tyłu naklejoną gumę. Wtedy powinniśmy się tego właśnie problemu pozbyć. Myślę, że odcinek się podobał. Wielu z tym wiem, że walczy. No i co? Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, hej!